Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku dotyczącym liczników rowerowych MIO. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej podstawowym licznikom, czyli MIO Cyklo 105 i MIO Cyklo 100. Zapraszam! Liczniki firmy MIO działają na innej zasadzie niż te, które najczęściej macie zamontowane na swoich rowerach. Tamte mierzą przebyty dystans na podstawie danych zebranych z czujnika na Waszym kole i widelcu, zaś te opierają się na lokalizacji GPS. Co ma swoje zalety, jak i wady? Co do zalet, liczniki MIO Cyklo 100 i 105 pokażą Ci wiele szczegółów przebytej trasy dzięki dostępności kilku ekranów statystyk. Wśród nich znajduje się także ślad naszej trasy oraz kompas dostępny w modelu 105. Urządzenia możemy wzbogacić o dodatkowe akcesoria, które umożliwią nam m.in. pomiar pulsu oraz mocy. A nawiązując do tej kwestii, trening z pulsometrem przedstawię Wam już niebawem dzięki MIO Cyklo 105 HC. Oprócz ekranów statystyk, Cyklo 100 i 105 posiadają wbudowane programy treningowe, gdzie możemy sprawdzić swoje możliwości oraz wzmocnić swój organizm. Osobiście raczej nie korzystałem z tej funkcji, a skupiłem się na statystykach, bo to one są dla mnie najważniejsze. Zawsze monitoruję średnią prędkość, a w tym przypadku ciekawym rozwiązaniem jest także wskaźnik nachylenia, który pokazuje, przed jakim wyzwaniem stajemy, i muszę Wam powiedzieć, że nie wiedziałem, że jestem w stanie tak szybko wjeżdżać pod tak stronę wzniesienia. Możemy pochwalić się znajomym, porównać swoje wyniki z poprzednimi treningami, co daje czasami niezłego kopa do dalszej pracy nad sobą. Zdarzyło mi się niestety zgubić kilka razy sygnał GPS w lasach, ale na asfalcie nie miałem z tym żadnych problemów. Gadżet ze wszystkimi funkcjami na pokładzie w bardzo prosty sposób montujemy na naszym rowerze. Za pomocą specjalnej stacji dokującej, dwóch gumowych podkładek i dwóch opasek zaciskowych, czyli popularnymi trytkami, w mgnieniu oka możemy rozpocząć treningi bez plątania kabli. Urządzenia bardzo szybko się ładują poprzez ładowarkę z wtyczką mini USB, a przez okres testu nie musiałem doładowywać urządzeń, więc bateria jest wystarczająco wytrzymała. Takie liczniki przydadzą się głównie turystom oraz profesjonalistom, gdyż zawierają wiele zaawansowanych statystyk i funkcji. Myślę, że osoba jeżdżąca stricte rekreacyjnie, jeżdżąca po mieście, nie będzie się cieszyła ze wszystkich funkcji tego licznika i zdecydowanie wystarczy takiej osobie zwykły licznik rowerowy. Do zobaczenia, zaglądajcie na wideotesty.pl oraz na naszego Facebooka. Na razie!